Dzień dobry, Jakub Budak. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu po raz pierwszy w naszym mieście inwazja aniołów w jednej ze szkół. Łyżwy na razie muszą poczekać, lodowisko piruetu ruszy dopiero w przyszłym tygodniu, a także minionki i Mikołaj na rozpoczęciu jarmarku świątecznego. Zapraszam na serwis. Na Kresach Wschodnich w różnych, często trudnych warunkach żyje około setka polskich kombatantów. W okresie świątecznym Stowarzyszenie Odra Niemen przygotuje dla nich paczki. Pomóc może każdy. Zbiórka trwa od 1 do 31 grudnia. Paczki z żywnością długoterminową, kartkami świątecznymi i zniczami można m.in. dostarczać do restauracji przy ulicy Kaczyniec 15, a w przypadku braku możliwości dostarczenia darów prosimy o kontakt z koordynatorem. W ubiegłym roku tylko w Gliwicach udało się zebrać 800 kg żywności, którą specjalny konwój zawiózł w okolice Lwowa, Żytomierza i Stanisławowa oraz na Litwę. Szczegóły akcji na stronie rodacybohaterom.pl. Niestety pogoda, ostatnie dni z dodatnią temperaturą i opady deszczu spowodowały przesunięcie daty otwarcia jedynego lodowiska miejskiego pod Chmurką. Start sezonu łyżwiarskiego na piruecie tuż obok basenu Olimpijczyk na osiedlu Kopernika zaplanowano na najbliższą sobotę. Warunki atmosferyczne pokrzyżowały jednak te plany. Kilkudniowy wzrost temperatury w ciągu dnia oraz dodatkowe opady deszczu spowalniają proces tworzenia się warstwy lodu. Zarządca obiektu, czyli Miejski Zarząd Usług Komunalnych, poinformował, że lodowisko powinno zostać uruchomione w połowie przyszłego tygodnia. Pogoda pokrzyżowała też plany osobom biorącym udział w rozpoczęciu jarmarku bożonarodzeniowego. Zamiast białej pierzynki opady deszczu, niemniej nie zawiódł Mikołaj, który był gwiazdą otwarcia. Przegonić chmury z deszczem pomagali ulubieńcy dzieci, żółte minionki, które ochoczo bawiły się z młodymi gliwiczanami. Były choinki, bombki, świąteczne oświetlenie i kramy z rękodziełem, smakołykami i innymi pomysłami na prezenty. Temu wszystkiemu towarzyszyły świąteczne piosenki. To dopiero początek jarmarku, który potrwa do 22 grudnia. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na naszej stronie tvimperium.pl. Wzorem tradycji, rodem z Land z Korony, dziś po raz pierwszy w Gliwicach odbył się Dzień Anioła. W zabawie wzięli udział mali i duzi bywalcy zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 na osiedlu Kopernika. Jest to taka inicjatywa, która zrodziła się, można powiedzieć, spontanicznie. Rozmawiałyśmy na ten temat tutaj właśnie z koleżanką Bożeną Soczewką i z Iloną Kamińską i postanowiłyśmy w jakiś sposób zintegrować też młodzież tutaj w tym nowo powstałym tworze, jakim jest ten zespół szkół. Przebrałam się za anioła, bo myślę, że to jest bardzo fajna akcja, powstała przez połączenie naszych szkół. Myślę, że przez to nasze szkoły staną się jednością. Uczniowie się razem zintegrują, zarówno osoby dzieci z podstawówki, jak i z gimnazjum i z liceum. Myślę, że wszyscy mogą połączyć wspólnie siły. Jest to też tak fajnie zorganizowane, że każdy, który ma ten atrybut anioła, tak jak ja, przechodzi przez bramę i otrzymuje certyfikat, który został wykonany taką specjalną metodą. Jest to linoryt, jest to niepowtarzalny certyfikat. Certyfikat ten jest numerowany i chcemy, żeby ta impreza była cykliczna i chcemy, żeby właśnie co roku pobijać jakby ten rekord w ilości tych certyfikatów i tej ilości aniołów i aniołków, bo oczywiście i nauczyciele, i licealiści, gimnazjaliści, no i uczniowie szkoły podstawowej mogą brać w tym udział. A co to znaczy być aniołem? Boże, być grzecznym, nie wiem. Co jeszcze? Być grzecznym i być dobrym i pomagać. A jesteś aniołem w domu? Trochę tak, trochę nie. A od czego to zależy? Od zachowania zawsze. Akurat mamy takich fajnych aniołów i mamy też patronów. Podobała wam się taka akcja? Tak! Za rok też będziecie brać w niej udział? Tak!
Pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe odniosły nasze siatkarki. Akademiczki wygrały w środę wieczorem w Tarnowie 3-1. Było to piąte z kolei zwycięstwo siatkarek AZS-u Gliwice. Euforii na pewno nie podziela trener koszykarzy. Podopieczni Sylwestra Walczuka przegrali piąty mecz, tym razem na wyjeździe z zespołem Basket Hills Bielsko-Biała 86-90. Mecz w Bielsku mógł być przełomowym. Gliwczanie bowiem rozpoczęli ten pojedynek od pewnego prowadzenia 10-4. Gościom wychodziło wszystko w przeciwieństwie do gospodarzy, którzy razili wręcz swoją nieskutecznością. Szansa na przełamanie złej pasy już w najbliższą sobotę. Akademicy zmierzą się z drugim w tabeli zespołem AZS AGH Kraków. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Przypominam, że można nas oglądać w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Codzienne aktualności z Gliwic na tvimperium.pl. Po serwisie Pogoda na piątek. Ja dziękuję za uwagę i życzę udanego popołudnia.